Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 26. sesję Rady Miejskiej w Żarowie. Witam wszystkich radnych. Witam pana prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pana Grzegorza Osieckiego. Informuję, że sesja jest nagrywana i transmitowana w związku z sytuacją epidemiologiczną. Zachowane są warunki. Jesteśmy w tej chwili rozdzieleni w odpowiednich odległościach. Przy zgłaszaniu się, proszę Państwa, do wypowiedzi bardzo bym prosił o zachowanie kolejności zgłoszeń i korzystanie z mikrofonu tak, aby nas było słychać. Panią Iwonę Nieradka bardzo proszę o pomoc w przekazywaniu mikrofonu. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Żarowie oraz podejmowanie uchwał, opinii i wniosków. Przechodzimy do punktu przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad wszyscy Państwo dostaliście w materiałach na sesję. Jeżeli są jakieś uwagi do porządku, to bardzo proszę. Nie widzę, w związku z tym porządek obrad pozostaje niezmieniony. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie. Pierwsze. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok. Przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na sesji wspólnej w dniu 21 stycznia. Otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Głos chce zabrać pan burmistrz. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w trakcie komisji, w trakcie omawiania tego projektu uchwały było poruszone między innymi zagadnienie związane z realizacją dodatkowych zadań przy jednej z tych pozycji wskazanych w uchwale, czyli przy budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Słowiańskiej. W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna rada budowy, na której ostatecznie ustalono, że kolejne przesunięcie, tak, bo tu mamy w tej uchwale pokazane zadania, które nam przeszły z roku ubiegłego z różnych powodów i to głównie zadania kanalizacyjne do realizacji na ten rok wraz ze środkami. I tu na ulicy Słowiańskiej zgodnie z ustaleniami z tej narady dosłownie jutro ma zakład gazowniczy przystąpić do wymiany swoich rur po to, żeby nie wracać na ulicę Słowiańską z kolejnymi robotami. Także cieszymy się, że zakład gazowniczy się pozbierał. Jest to oczywiście kolejne przesunięcie, około miesiąca czasu będą trwały te prace gazownicze. Jest to duże utrudnienie na pewno dla wszystkich mieszkańców, ale myślę, że jak najbardziej to przesunięcie jest również zasadne. Lepiej jest zrobić już na gotowo później chodnik, ścieżkę rowerową, krawężniki i nie wracać do infrastruktury, która jest pod jezdnią. Jeżeli jeszcze jakieś pytania Państwo macie, to oczywiście bardzo proszę. Jeżeli do tego projektu uchwały są pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to w takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę? Przepraszam bardzo, tak jest. Bardzo proszę Komisję o Budżetu i Gospodarkę o wyrażenie opinii. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok został bardzo szczegółowo omówiony przez skarbnika gminy panią Renatę Dawlewicz oraz przez pana burmistrza Leszka Michalaka na komisjach wspólnych, które odbyły się w poniedziałek. Tak więc zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 34 181 zł. Na powyższą zmianę planu dochodu składają się zwiększa się plan dochodu o kwotę 15 819 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pod nazwą Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, gmina Żarów oraz gminie Strzegom dotyczy gminy Żarów. Również zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 tysięcy złotych z tytułu wpływów z opłaty targowej. Również zwiększa się plan wydatków
o kwotę ogółem 465 819 zł. Na powyższą zmianę składają się zmniejszenie się kwoty 350 381 zł wydatków zabezpieczonych na zapłatę podatku VAT oraz zmniejsza się o kwotę 230 tysięcy. Jest to plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obligacji komunalnych. Zwiększamy również plan wydatków o kwotę 500 tysięcy zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości właśnie 500 tysięcy zł. Środki te traktujemy jako przychód budżetu. Tak więc plan budżetu po zmianach na dzień 28 stycznia 2021 roku wynosi po stronie dochodów 75 568 238 zł 25 groszy. Po stronie wydatków 78 620 805 zł 25 groszy. Wynik budżetu, czyli deficyt 3 052 567 zł. Komisja do spraw budżetu i gospodarki zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do drugiego punktu. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów. Projekt był również omawiany, przedstawiony w materiałach na sesję, omawiany podczas komisji wspólnej. Otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to wiem, że to jest konsekwencja tego, co było wprowadzone w zmianach. To w takim razie zamykam dyskusję. Proszę Komisję Budżetu i Gospodarki o wyrażenie opinii. Projekt numer 2 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów, tak jak powiedział pan przewodniczący, jest uchwałą adekwatną, odzwierciedlającą poprzednią uchwałę. Komisja do spraw budżetu i gospodarki zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Jest zakończone. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 15 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, projekt uchwały został przyjęty. Kolejny punkt. Jest to projekt w sprawie zmiany uchwały nr 25/191/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Żarów na lata 2021-2025. Tutaj również projekt otrzymaliście Państwo w materiałach. Wiem też, że na komisji wspólnej była pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Przekazywała powód zmiany. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, wszystko jest jasne, w takim razie zamykam dyskusję. Proszę Komisję Oświaty i Pomocy Społecznej o wyrażenie opinii. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, projekt uchwały został przyjęty. Mamy kolejny punkt, jest to punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia majątku trwałego w formie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt był przekazany w materiałach na sesję, był omawiany podczas komisji wspólnej. Projekt też przedstawił, omówił dokładnie pan prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pan Grzegorz Osiecki. Jeżeli Państwo macie pytania, bardzo proszę, pan burmistrz zabrać głos. Szanowni Państwo, również przy tym projekcie uchwał dwa tematy były poruszone w trakcie komisji łączonych.
Otóż pan Tadeusz spytał o tryb uzgadniania z radcą prawnym. To był tryb elektroniczny. Oczywiście radca prawny zaopiniował pozytywnie i na egzemplarzu też posiadamy na egzemplarzu tę parawkę radcy prawnego odnośnie projektu uchwały. I również pytaliście państwo, jaka jest jeszcze skala, jak dużo instalacji nieprzekazywanych tą uchwałą do zakładu wodociągów i kanalizacji jest w naszej gminie. Przygotowałem taką informację i pokrótce, jeżeli państwo pozwolicie, to państwu przedstawię. Otóż spośród nieprzekazywanych jeszcze tą uchwałą instalacji są to generalnie kanalizacje wybudowane w latach od 2015 do 2020 roku. Jest to łącznie sieci w długości 44,5 km wybudowanych sieci kanalizacyjnych. Do tego też są sieci, które są sieci wodociągowe o łącznej długości ponad 7 km i w budowie mamy sieci w Mrowinach, przy ulicy Słowiańskiej w Żarowie, przy ulicy Ceramicznej w Żarowie, przy ulicy Rzemieślniczej w Żarowie i w Wierzbnej, czyli to są te, które są jeszcze w tej chwili nierozliczone co do wartości, długości i są na etapie wprowadzania na majątek gminy. I tak jak rozmawialiśmy na komisjach wspólnych, będziemy państwu proponowali przekazanie do zakładu wodociągów kolejnych odcinków sieci, tak jak one będą wychodziły poza ten okres 5-letniej trwałości projektu, w ramach którego są realizowane. Dziękuję. Jeszcze chciałem tutaj dodać, ponieważ rozłożyłem państwu na waszych stanowiskach wykaz do autopoprawki, którą należy wprowadzić, zanim przegłosujemy całą uchwałę, dlatego że na komisji wspólnej były niektóre błędy literowe, dlatego też przekazuję państwu tę tabelkę w formie autopoprawki. Proszę zwrócić uwagę, że w stosunku do tego projektu, który omawialiśmy na komisji łączonej, w kolumnie szóstej była wpisana wartość sieci, w tej chwili jest wpisana wartość zbywcza sieci, była wpisana w kolumnie kolejnej, czyli w kolumnie siódmej było wpisane data zakupu, obecnie jest data przyjęcia na stan. W wierszu trzecim przy wartość zbywcza sieci nie było podanej kwoty. W tej chwili widnieje kwota 569 174,90 groszy i w punkcie 11 na dole w wersji omawianej, którą mieliśmy, było 26 689 56 groszy. Obecnie jest 36 689,56 groszy i suma jest po zliczeniu obecnie wpisana 2 477 391,37 groszy. Tą autopoprawkę proponuję wprowadzić. Przyszła z tą autopoprawką pani skarbnik, poprosiła, aby to przekazać, dlatego też chciałbym tą autopoprawkę przegłosować. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki, proszę o podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, autopoprawka została przyjęta. Jeżeli państwo macie jeszcze pytania do tego projektu uchwały, to jest z nami pan prezes, pan Grzegorz Osiecki. Jeżeli coś jeszcze nasunęło w czasie od ostatniej komisji, to bardzo proszę. Jeżeli wszystko jest jasne, to w takim razie zamykam dyskusję. Proszę Komisję Budżetu i Gospodarki o wyrażenie opinii. Projekt numer 4 uchwały w sprawie wniesienia majątku trwałego w formie aportu do zakładu wodociągów i kanalizacji w Żarowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, został bardzo szczegółowo omówiony przez kierownika ZWIK-u, przez pana Grzegorza Osieckiego. W tej chwili pan burmistrz jeszcze uzupełnił. Dostaliśmy również autopoprawkę, która została przed chwilą przegłosowana. Tak więc wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego, aportu, w
postaci prawa własności rzeczowego, majątku trwałego należącego do gminy Żarów, wymienionego w załączniku nr 1, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarowie przy ulicy Słowiańskiej 16 na pokrycie kapitału zakładowego w tej spółce i przeniesienie własności tych składników na rzecz spółki. Wartość aportu, o którym mówimy w tejże uchwale, wynosi 3 660 200 zł. W zamian za aport gmina Żarów obejmuje 73 204 udziały o wartości każdy po 50 zł. Opinia Komisji do Spraw Budżetu i Gospodarki jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w przedmiotowej sprawie, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się projekt uchwały został przyjęty. Punkt 5 jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żarów. Projekt był również przedstawiany na komisji wspólnej, był też omówiony przez panią inspektor do spraw mieszkaniowych, panią Jabłońską. Otwieram dyskusję. Pan burmistrz chce zabrać głos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w uzupełnieniu tych informacji przekazanych w trakcie komisji i pytań, które były przez Państwa zadawane, między innymi było pytanie związane z wykupem mieszkań, jak ile rodzin jest w trakcie wykupu. I zgodnie z tym, z informacją od pracownika, są to dwie rodziny. Przy czym ważne jest tutaj to uzupełnienie, że dotychczas stara uchwała Rady, ona działa formalnie jeszcze do końca stycznia. Czyli jeszcze przez jutrzejszy dzień jest możliwość przystąpienia do wykupu za 5% własności lokalu. Natomiast od 1 lutego pod rządami nowej uchwały Rady Miejskiej ten wykup będzie mógł nastąpić za 50% wartości lokalu w przypadku, kiedy będzie to ostatni lokal w budynku, za 40% wartości lokalu. Jeśli chodzi o ilość przydziałów od 21 kwietnia 2019 roku, zgodnie z tą informacją przekazaną Państwu, jest to 19 przydziałów plus do tego dwie umowy, które zostały nowo zawarte w związku z wygaśnięciem umowy z uwagi na śmierć dotychczasowego lokatora, który nie jest bezpośrednim wstępnym w danej rodzinie. Także to są te informacje uzupełniające, o które Państwo pytaliście i które chciałem Państwu przekazać. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Pan Tadeusz Pudlik, bardzo proszę. Sekundę tylko przekażę. Pani Iwona, mikrofon, bardzo proszę. Ja bardzo przepraszam. Tak, słychać. Włączony. Ja bardzo przepraszam, ale mam takie pytanie, bo gdzieś mi umknęło, w którym roku ta ustawa została przyjęta? To jest ustawa z 22 marca 2018 roku. Ona weszła w życie 21 kwietnia 2019 roku. Tam był ponadroczny vacatio legis. Ja rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, to w takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przepraszam bardzo, opinia dokładnie. Proszę Komisję Budżetu i Gospodarki o wyrażenie opinii, przepraszam. Projekt numer 5 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żarów został bardzo szczegółowo omówiony przez inspektora do spraw mieszkaniowych panią Stanisławę Jabłońską oraz w uzupełnieniach dzisiejszych i na komisji przez pana burmistrza Leszka Michalaka. Przede wszystkim tutaj regulacje zachodzą prawne, które są bardzo ważne dla naszych mieszkańców. W związku z tym opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 15 za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciw, projekt uchwały został przyjęty. Mamy kolejny punkt, jest to punkt 4 rzymski, przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Żarowie. Przypominam, że statut określa w paragrafie 59 ust. 1, iż przewodniczący komisji składają na sesji sprawozdanie z pracy za rok poprzedni do końca stycznia. W związku z tym to też to czynimy i chciałbym zapytać, czy Państwo chcecie w tej chwili te protokoły, nie protokoły, sprawozdania przedstawić, odczytać, czy przedstawić te wszystkie sprawozdania w formie elektronicznej na stronie. Proszę. Dobrze, czyli rozumiem, że wiem, że sprawozdania zostały przekazane. Dzisiaj przyniosłem na sesję skserowane sprawozdania z tego, co jest u Państwa w materiałach, po to, żebyście Państwo mieli je w razie, gdybyście chcieli je przedstawić, odczytać. Natomiast jeżeli uważacie, że tak powinno być, żebyśmy to wrzucili na stronę internetową, to też tak uczynię. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Oczywiście, że tak. Papierową wersję wszystkich komisji, czy... Dobrze, to z tego, co widzę, to papierową wersję pan otrzymał, jeżeli chodzi o komisję sportu. Czyli ekspresowo ma pan wszystkie przekazane. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do punktu 5. Jest to sprawozdanie z pracy burmistrza za okres od 18 grudnia do 18 stycznia 2021 roku. Bardzo proszę, jeżeli są pytania, pan burmistrz chce zabrać głos, to bardzo proszę. Szanowni Państwo, w uzupełnieniu chciałbym Państwu przekazać, myślę, że bardzo ważną informację, w jaki sposób realizujemy jako gmina nałożony przez nas obowiązek dowozu do punktu szczepień tu w Żarowie. Więc przypomnę, że gminy mają obowiązek zorganizowania dowozu do punktu szczepień osób, które nie są w stanie się dostać. Chodzi tu o osoby starsze, osoby niepełnosprawne. W przypadku osób na wózku jest to dostosowany pojazd. W przypadku pozostałych osób, które nie mogą się dostać, bo to są wyjątkowe sytuacje, jest to ochotnicza straż pożarna, która swoim samochodem przewozi. Jest w ten sposób realizowany przewóz na terenie całego kraju, to nie jest tylko w Żarowie. Jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń, które do tej pory mieliśmy, było to 5 zgłoszeń, w tym 2 osoby starsze powyżej 80 roku życia z Siedlimowic, 3 osoby z Żarowa, w tym 1 na wózku. To są zgłoszenia, one są realizowane. W tej chwili chyba 1 osoba została dowieziona, pozostałe według harmonogramu szczepień. Proponowaliśmy na spotkaniu z panią prezes spółki Medicus takie rozwiązanie, żeby spróbować zorganizować punkty szczepień w poszczególnych miejscowościach, ale z uwagi na to, że ilość szczepionek dostarczanych do punktów szczepień jest symboliczna ciągle jeszcze, to jest to technicznie niewykonalne zorganizowanie dla większej grupy przy tej ilości i organizowanie mobilnego punktu. No po prostu to jest w tej chwili bez sensu. Łatwiej jest nam te parę osób dowieźć niż próbować organizować coś takiego. Byłoby to zupełnie niezasadne. Pan burmistrz będzie kontynuował jeszcze przy tym? Nie, to jest ta informacja uzupełniająca do sprawozdania, które Państwu przedłożyłem, tak, bo tam są pozostałe informacje, natomiast myślę, że ta dotycząca tego, co jest najgorętszym tematem w naszym kraju, jest niezmiernie istotna, jak to się odbywa u nas w gminie. Dobrze, to w takim razie teraz pytania pan Ganczarek Waldemar. Bo tam parę osób, tak jak pan burmistrz, do tej pory było zgłoszonych, ale gdyby była taka potrzeba, to jest możliwość, że będą strażacy dowozić inne osoby też, które by się teraz zgłosiły na przykład. Ale dopiero te osoby, które nie mają możliwości dojazdu, to trzeba pamiętać, że są to osoby, które nie są w stanie same wsiąść do autokaru i dojechać.
Tak, bo to w takich kategoriach, to nie jest taksówka dla jadących na szczepienia. No bo są to uzasadnione przypadki. Było na przykład takie pytanie z jednej z miejscowości, czy nasi strażacy dowiozą do Wałbrzycha. Tu jest bardzo wyraźnie sprecyzowane do najbliższego punktu szczepień. Tym najbliższym punktem szczepień jest przychodnia Medicus w Żarowie. No bo w samym Bukowie mamy 36 osób powyżej 80 roku życia, nie? I tutaj też nie wszyscy będą pewnie mogli dojechać na własny... Więc na pewno muszą to zgłaszać do gminnego koordynatora i w zależności od tego, czy jest to zasadne, czy nie, będziemy wysyłali wtedy samochody. Pan Domański. Pan Michał Domański. Dobrze, dziękuję. Pan Tadeusz Pudlik, następnie pan Myrta. Bo ja nie bardzo rozumiem. Jeżeli tutaj jest punkt szczepień, a mój szwagier ostatnio nie mógł się dodzwonić i w związku z tym dodzwonił się do Świebodzic i tam jest, ma termin dopiero na 1 marca i on będzie tam musiał dojechać. A jeżeli jest szczepienie w Żarowie, to dlaczego ludzie o tym nie wiedzą? Może wiedzą, może ja nie wiem, może nie dopatrzyli, że takie szczepienia w Żarowie też będą robione. Jest dana ilość szczepionek tygodniowo 30 na przychodnie. Jeżeli szybciej w Żarowie zostało zapełnione, nie było już miejsc, no to musiał iść w inne miejsce po prostu. To jest tak, że masz daną ilość szczepionek, tak? Tak jak u nas na przykład przychodzi w Bechamedzie, w jeden dzień 480 osób się zapisało, tak? I ludzie szukali gdzieś dalej, tak? Ale bliższego terminu, tak? W ten sposób to wygląda. Masz ograniczoną ilość tygodniowo. Panie Tadeuszu. Ale jeżeli będzie... Przekazujcie sobie mikrofony, bo tak nie będziemy słyszeć. Tadeusz, jeżeli przyjdą, wtedy będą zmiany, tak, w tych kolejkach. Ale na ten moment nie ma takiej możliwości. Tylko w jednym punkcie się może zapisać. Panie Tadeuszu, to raczej jest niemożliwe. Panie Tadeuszu, to nie jest możliwe. Ale tu nie będziesz szybciej, Tadziu, tu już nie będziesz szybciej szczepiony. Pozwólcie, niech pani sekretarz odpowie. Tam, gdzie się osoba zapisała, tam po prostu będzie szybciej, bo ja też zapisałam mojego tatę do Wałbrzycha, ponieważ nie było możliwości w Żarowie. To jest tak, że tak jak mówi pan radny, 30 szczepionek na tydzień. I teraz jest jeszcze kwestia tego, że osoby, które zaszczepią się pierwszą dawką, pytanie, czy będzie, czy trzymać im te szczepionki na drugą dawkę, czy będzie ta druga dawka, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. I teraz tak naprawdę ośrodki zdrowia w tej chwili też nie wiedzą, bo pani prezes nie wiedziała, czy ona dostanie tyle, ile zamówiła, czy będzie tych szczepionek mniej, więc ilość osób, która jest w Żarowie, no w Żarowie, proszę państwa, zgodnie z ewidencją ludności, mamy 500 osób znaczy w gminie Żarów, po 80 roku życia, więc proszę sobie zobaczyć skalę, 30 szczepionek na tydzień i 500 osób, niekoniecznie może każdy będzie chciał się zaszczepić, ale 500 osób po 80 roku życia, więc to niestety jest tak, że to jest bardzo, bardzo długi okres. Natomiast jeszcze, żeby też wyjaśnić kwestię tutaj, co pan radny Ganczarek, że 30 osób jest w miejscowości. Nasza przychodnia Medicus nie ma punktu mobilnego szczepień. To nie jest tak, że jak się zbierze więcej osób, to pani doktor przyjedzie z pielęgniarką i zaszczepi, dlatego że musiałaby mieć mobilny punkt szczepień. I wtedy oczywiście są wymogi typu tlen, typu zestaw antywstrząsowy i tak dalej, bo te procedury są troszkę inne. Więc jakby tutaj, nawet jeśli byłoby więcej tych osób, chodzi mi o to, że nie będzie takiej możliwości, bo ona musiałaby po prostu taki punkt szczepień mobilny mieć zgłoszony, a ona ma stacjonarny w Medicusie, tak? Także panie Tadeuszu, to będzie trwało, to będzie trwało. Pani sekretarz, ja rozumiem, że to będzie trwało, tylko po co na górze nam tam wodę z mózgu robią i mówią, że będą i mobilne punkty szczepień, i wszelkie punkty szczepień, i będzie szczepionek na tyle, że na pewno wszyscy się zaszczepią, ci, którzy oczywiście będą chcieli. Ja jestem w tej chwili rocznik 60+, to myślę, że w 2074 się doczekam. Proszę mówić do mikrofonu. Mariusz, proszę przekazać do mikrofonu.
spotkałem się z sąsiadem, który mi mówił, że na przyszły tydzień musi jechać aż do Kłodzka, żeby się zaszczepić. Każda osoba indywidualnie się zapisuje. Najprawdopodobniej to był najszybszy termin, dlatego się zapisał. No. Dobrze. Po panu Tadeuszu miał głos zabrać pan Myrta, bardzo proszę. Strona czwarta, referat rozwoju. Ostatni punkt. Rozliczane są wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, gminny program. Panie burmistrzu, chciałbym coś wiedzieć na ten temat więcej, czy jest zainteresowanie tym programem, jakie tam kwoty, jak to wygląda, bo tu jesteśmy mieszkańcy, może by chcieli wiedzieć coś w tej sprawie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nasze gminne programy wspierania mieszkańców w zakresie, to w tym momencie, bo mamy różne programy, ale w zakresie wymiany źródeł ciepła na bieżąco przyjmujemy zgłoszenia wszystkich chętnych. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Następnie w zależności od tego, jaka kwota jest, pozostaje jeszcze do dyspozycji z uchwalonej w ramach budżetu gminy, w takim tempie następuje wypłacanie czy podpisywanie umów i wypłacanie zainteresowanym mieszkańcom, którzy na podstawie faktur, którzy przeprowadzili taką inwestycję u siebie. Bo w sytuacji, w której, a tak jest większa ilość osób niż w ubiegłym roku, na przykład przyjęta kwota w budżecie, wnioskowaliśmy do Państwa o przyjęcie kwoty dodatkowej po to, żeby móc zrealizować wszystkie zgłoszone wnioski. Ja nie chciałbym w tej chwili mówić, jak to jest na dzień dzisiejszy, chyba że Pan Zastępca coś więcej by mógł powiedzieć. Wpływają na bieżąco, to dosyć... Program cieszy się dosyć sporym zainteresowaniem. Na bieżąco są przyjmowane wnioski. Na chwilę obecną jeszcze mamy środków na tyle, żeby obsłużyć wszystkie wnioski, które zostały złożone, jeżeli są oczywiście złożone poprawnie. I tak jak burmistrz mówił, jeżeli środków brakuje, zwracamy się do Państwa z prośbą o zwiększenie puli, żeby wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wnioski, zaspokoić finansowo w tym zakresie. Tak, czy to jest pełna informacja? No szanowni Państwo, wspólnie przyjęliśmy tę politykę, że jest to priorytet, jest to nasze zdrowie, jest to nasze bezpieczeństwo. I z naszej strony wspólnej zachęta do mieszkańców, żeby tę niską emisję, którą wdychamy w sposób bezpośredni, maksymalnie ograniczyć właśnie poprzez wymianę starych źródeł ciepła. Więc tu będziemy robili wszystko, żeby ludzi i zachęcać, naszych mieszkańców, i jak najszybciej realizować ich wnioski. Bardzo proszę, pan Żurek. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że jeśli chodzi o ten program, to naprawdę działa bardzo sprawnie, wnioski są przyjmowane sprawnie, tak samo sprawnie są wypłacane pieniądze, także jak najbardziej zachęcam mieszkańców, bo warto. Dziękuję. Do sprawozdania pani Zuzanna Urbanik, bardzo proszę. Panie burmistrzu, z tego względu, że jesteśmy w Komisji Ochrony Środowiska, w punkcie 10 widzę, że wydano opinię w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla firm Electrolux i TP Reflex. Na czym ta zgoda miałaby polegać? Szanowni Państwo, oczywiście do wglądu są te dokumenty, co jest odpadem niebezpiecznym, na przykład mleczko do próbki metalu, które jest chłodziwem, to są tego typu rzeczy, to nie jest niebezpieczna produkcja, natomiast używa się specyfików chemicznych i one muszą być prawidłowo utylizowane i tego dotyczą te decyzje. Natomiast co do szczegółów, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, oczywiście są wszystkie dokumenty do wglądu. Do sprawozdania ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan Tadeusz Pudlik. Poczekaj, punkt szósty, referat rozwoju, tak? Punkt szósty, tak? Tak, referat rozwoju. W punkcie szóstym, strona pierwsza, w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów imieniem księdza Jana Twardowskiego. To chodzi o naszą bibliotekę, to... Szanowni Państwo, tak, do czasu wyłonienia z konkursu dyrektora zostały te obowiązki
ponownie powierzone dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Dlaczego w ten sposób mówię? Ponieważ otrzymaliśmy negatywne opinie co do połączenia obydwu jednostek. Musieliśmy przystąpić do procedury konkursowej. Pani sekretarz pamięta, jak w terminach jest? Chyba jeszcze 3 tygodnie. Na składanie przez chętnych aplikacji do wystartowania. Czyli ta fuzja nie wyszła? Na ten moment mamy negatywne opinie, więc na bazie, w tej chwili nie możemy tego zrobić. Pan dyrektor gminnego centrum pełni w tej chwili obowiązki w dalszym ciągu dyrektora. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi, czy zostanie rozstrzygnięty konkurs. Co będzie dalej? Zobaczymy. W punkcie 7 to jest następne. W sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz powiatu świdnickiego. Dochodzi. Już mówię, co roku w oparciu o fundusze sołeckie realizowane są budowy chodników w poszczególnych naszych miejscowościach przy drogach powiatowych i to są te chodniki przy drogach powiatowych. W roku ubiegłym realizowaliśmy na kwotę ponad 77 tysięcy złotych budowę chodników w miejscowościach Buków, Imbramowice i Pożarzysko przy drogach powiatowych. Tak, bo oprócz tego oczywiście budowy chodników przy drogach gminnych również miały miejsce, ale tych nie przekazujemy, bo jesteśmy właścicielem dróg. Dziękuję. I teraz na drugiej stronie to jest punkt 19 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie. Bo mieszkańcy czasami się skarżyli, że przychodzą na dół, tam kasjerka jest w kasie, a pieniędzy nie przyjmuje i byli tacy troszkę zawiedzeni. No, szanowni państwo, nam obsługę gminy sprawuje bank i to jest, można poprzez pocztę, można poprzez bank obsługujący dokonywać wpłat. Natomiast pogotowie kasowe to jest niezbędna kwota, która musi być w dyspozycji na nagłe przypadki. W naszym przypadku jest to 3000 zł. A kto obsługuje? Jaki kasjer. Bank? Tak, panie skarbnik? A kto obsługuje gminę? Kto obsługuje gminę? Jaki bank? Odpowiedzieć, tak? Bo też jesteśmy w trakcie konkursu. Gmina obsługuje obecnie PKO Bank Polski, ale tylko do końca 14 lutego jest umowa wydłużona na czas zorganizowania tych spraw obsługi bankowej przez Santander Bank. Od 15 lutego przechodzimy do Santander Bank Polska i od 15 lutego będziemy mieć też otwarte konta w tym banku. Natomiast jeszcze konta podstawowe dochodów budżetu gminy, na które będzie można wpłacać, równolegle będą jeszcze otwarte w banku dotychczasowym, czyli w PKO Banku Polski, gdzie też będzie można dokonywać wpłat do czasów zorganizowania. Dwa konta będą jeszcze dochodowe, czynne równocześnie. Przepraszam, że to ja nie wstałem. Wobec powyższego, czy Santander Bank ma u nas bank, filię w Żarowie, czy? No to jest ten były zachodni. Przy ten... A to jest, aha, tak głęboko nie siedzę w bankowości. 20. zarządzenie i tutaj w sprawie przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań. Jakich zobowiązań pieniężnych? Zobowiązań? O. Tak jak państwo podejmowaliście uchwałę 29 grudnia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów na lata 2021-36. Tam było jedno z upoważnień dla burmistrza miasta do tego, żeby przekazać kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tak zwanych umów na ciągłość. Dotyczące zaciągania zobowiązań na rok 2021 i na podstawie uchwały Rady Miejskiej z grudnia tamtego roku te uprawnienia zarządzeniem burmistrza, burmistrz przekazuje naszym jednostkom organizacyjnym, czyli szkole podstawowej w Żarowie, w Imbramowicach i w Browinach oraz bajkowemu przedszkolu, żłobkowi miejskiemu i ośrodkowi pomocy społecznej w Żarowie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, czy do sprawozdania z pracy burmistrza jeszcze macie pytania? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 6. Są to sprawy różne. Tutaj
Można składać oczywiście interpelacje, można dokonać zapytań. Bardzo proszę pan Mieczysław Merta. Panie burmistrzu, dzisiaj jechałem przez Wierzbno. Bardzo ładnie jest zrobiony ciek wodny Jabłoniec. I nie wiem, na którejś tam sesji prosiłem, aby wystąpić do Wód Polskich, aby przedłużyć konserwację tego cieku wodnego na miejscowość Kalno i Gołoszyce. Czy gmina wystąpiła do Wód Polskich? A jeżeli nie, no to mam nadzieję, że w najbliższym czasie wystąpi, bo my jako rolnicy tam na tych terenach w najbliższym czasie chcemy pogłębiać rowy, a nie ma sensu, nie byłoby sensu tego robić, bo jak nie będzie odkonserwowany Jabłoniec, wówczas będzie cofka. Oczywiście pełną informację przygotujemy, udzielimy, tak? Dobrze. Mhm. Pani Kaczorowska, bardzo proszę. Proszę przekazać mikrofon pani. Ja mam takie pytanie odnośnie przejęcia do zasobów gminy drogi w Imbramowicach tej po PKP. Czy coś już wiadomo, bo ja tam składam interpelację i w zasadzie cały czas czekaliśmy na odpowiedź ze strony PKP. Czy gmina już ma jakieś informacje o przejęciu tej drogi, czy już jest przejęta może? Pani Joanno, oczywiście przygotuję informacje, zapoznam Państwa. Nie chciałbym w tej chwili ani wybiegać do przodu, ani podawać nieaktualnych informacji. PKP deklarowało, że po zakończeniu prac związanych z modernizacją peronu, czy modernizacją obiektu peronowego, określi obszar drogi, który będzie nam przekazywać. Ale sprawdzę i udzielimy konkretnej informacji. Dziękuję bardzo. I jeszcze mam pytanie dotyczące światłowodu. Ja wiem, że to nie jest jakby ani zadanie gminy, ani gmina tutaj nie ma jakby żadnych udziału w tym, ale mieszkańcy pytają po prostu i to jest dość gorący temat z racji tej, że jednak ten internet u nas jest coraz bardziej potrzebny i no, są zainteresowani tym. I mam takie pytanie dosłownie z pożarzyska, czy ewentualnie gmina mogłaby się dowiedzieć w ramach, jak Tauron prowadzi ten projekt, czy wieś Pożarzysko jest, bo w tych punktach, które tam są wymienione, nie było wsi Pożarzysko wymienionej. Czy ewentualnie gmina mogłaby się dowiedzieć, czy jest pominięte, czy może po prostu, bo brakuje po prostu w tym wykazie punktów, które tam jakby są objęte tym światłowodem wioski Pożarzysko. Przygotujemy szczegółową informację, oczywiście w takim zakresie, jak uda nam się ją pozyskać, bo tak jak pani radna mówi, rzeczywiście nie jest to nasza inwestycja, jest to inwestycja Telekomunikacji Polski. Zresztą muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy dużo łatwiej jest nam uzyskiwać od wykonawcy informacje, z którym mam kontakt w urzędzie, chociażby z racji zajmowania poszczególnych obszarów pasa drogowego, jakie ma plany. Tych wykonawców, z tego co pamiętam, jest dwóch. Pozyskamy taką informację, przekażemy to, co się uda ustalić. To znaczy dobrze by było może taką informację w ogóle dotyczącą naszej gminy, jeżeli się uda ustalić, gdzie ten światłowód będzie położony i jak to w ogóle wygląda, bo mieszkańcy nic nie wiedzą na ten temat. Jest realizowany projekt, Tauron jakby w ogóle tutaj nie informuje nikogo, a to jest dość ciekawy i taki dość potrzebny, że tak powiem, temat dla wiedzy mieszkańców. Także jakby taką można było informację uzyskać od nich, to bardzo byśmy prosili jako mieszkańcy. Ewentualnie też można by było to na stronie opublikować i do nas, żeby do radnych jakby dotarła ta informacja. No tak najkrócej to ten program można określić, to jest ogólnopolski program do prowadzenia przyłączy internetowych, światłowodowych do wszystkich szkół na terenie całego kraju. Tak. To jest tak najkrócej, natomiast co do przebiegów, to oczywiście te informacje, które uzyskamy, na pewno udostępnimy. I jeszcze chciałam dopytać o jedną rzecz, bo ja też składam interpelację w sprawie masztu, który jest w Imbramowicach właśnie w związku z tą budową stacji. Czy ten maszt mógłby być wykorzystany, bo wiem, że dostałem odpowiedź, że zwróciła się gmina z pytaniem do Oręża, bo oni są właścicielem tego masztu, czy można by było go wykorzystać na inne, czy inni operatorzy też mogliby tam ewentualnie te swoje anteny rozwiesić, czy w tej sprawie też już jakieś informacje są? Prosiłabym, żeby to
Oczywiście, jak tylko będziemy mieli informacje, przekażemy pani radnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Gałązka. Ja powielam prośbę pani radnej. Jeżeli będą jakiekolwiek informacje, bo wiadomo, że gminie jest łatwiej skontaktować się z tak wielką firmą, jaką jest Tauron, tak? To Tauron się rozchodzi. I też bym prosił o wszystkie informacje na ten temat, bo tak jak tu radna wspomniała, pani radna wspomniała, jest bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców. I mam jeszcze jedną sprawę. Korzystając tu z obecności, można powiedzieć, trzech burmistrzów, czyli z ogromnej wiedzy. Ja chciałem zapytać w imieniu swoim, kilku również radnych, ale bardzo dużej liczby mieszkańców, bo chodzi o tak zwane progi zwalniające. I w czym jest problem, żeby, no, przepisy nie pozwalają na stosowanie progu zwalniającego tam, gdzie jest transport komunikacji pasażerskiej z wyłączeniem progów wyspowych, prawda? Tak jak to się dzieje pod Wrocławiem. Wszędzie są te progi montowane na nowych drogach. U nas z tamtego roku, jaką uzyskałem informację od urzędników naszego urzędu, że po prostu ktoś odpowiedzialny, ja już nie chcę teraz kłamać, o jaką osobę funkcyjną w powiecie chodzi, ktoś tak jakby, bo tam nie było słowa nie wskazuje zrobienia takiego typu progu. I mnie to cały czas nurtuje, dlaczego, skoro przepis mówi tak, jedyna rzecz, która mi przyszła na myśl, czy przez to, że jesteśmy w okolicy Przedgórza Sudeckiego, bo gdzieś się tłumaczą tym niby w powiecie, że wypadki się na tym zdarzają, no to mówię, może, bo śniegu więcej niż we Wrocławiu i nie mogę tego zrozumieć. Jeżeli tu nie dostanę odpowiedzi, bo może ktoś mnie z błędu wyprowadzi, to bardzo bym prosił, żeby zwrócić się, ale z takim konkretnym zapytaniem do powiatu, no bo to jest, bo jest problem w wielu ulicach na naszym mieście, gdzie tych progów nie, i w okolicy, ja nie mówię tylko o mieście, gdzie tych progów nie można zrobić w związku z, po prostu z przepisami, a znowuż nie pozwalają na montowanie według naszych urzędników, urzędnicy z powiatu, na stosowanie tych progów, tak zwanych progów wyspowych. I może, nie wiem, któryś z panów burmistrzów, były pan burmistrz, coś mi więcej na ten temat powie? No bo mówię, to jest bardzo dziwna sprawa, no po prostu wszędzie na Wrocławiu są nowe ulice montowane, wszędzie są robione tego typu rzeczy. Jeżeli ja pytałem już kilkukrotnie w imieniu paru radnych, bo nawet na komisji była taka sytuacja, mieliśmy tłumaczone, że po prostu ktoś w powiecie takich progów nie widzi mu się tu, żeby można takie rzeczy montować. No ja nie wiem dlaczego, chciałbym wiedzieć, a ja nie mam zamiaru się z koniem w powiecie kopać, więc prosiłbym gminę, aby coś w tym sensie zrobiła. Ja odpowiem, bo zwrócimy się na pewno z pismem oficjalnym do powiatu, bo my zgłaszamy takie progi, nam za każdym razem powiat odmawia, argumentując to, ale zwrócimy się z takim konkretnym pismem, żeby nam argumentację dali, dlaczego tak jest. Wiemy, że w innych powiatach sąsiednich taka zgoda jest. Powiat świdnicki argumentuje to, że to jest niezgodne z przepisami, oni to robią niezgodnie z przepisami. Powiat stosuje się do przepisów i nie zezwala. To nie tylko u nas w gminie, ale w pozostałych. Jeżeli jest jakaś zamontowana, to z reguły na drogach gminnych i to też nie spełnia wszystkich wymogów ustawowych, te progi zwalniające, jeżeli są na drogach gminnych. Na drogach powiatowych też powiat w ogóle nie zezwala. Powinien być teraz pan Żurek, ale wiem, że mam mikrofon pani Urbanik, więc bardzo bym prosił panią Urbanik najpierw, a potem będzie pan Żurek, dobrze? A więc chciałabym złożyć pismo od mieszkańców, które dotyczy tak naprawdę ostatniego zdarzenia, jakim była paląca się sadza w kominie. Sama też w tej akcji brałam udział, więc wiem, jak sprawa wygląda. Już jestem po rozmowach z burmistrzem, panem Przemkiem Sikorą. To pismo po prostu złożę. Dobra, jest teraz włączony. Ale pan Sikora zrozumiał, bo kiwnął głową. To bardzo proszę, składam pismo, proszę bardzo. Chcesz odpowiedzieć? Proszę przekazać mikrofon panu Żurkowi. Tak, teraz przekażę, jeszcze mam tylko trzy sprawy. Mieszkańcy zwracają się też z prośbą do pana burmistrza o to, żeby przekazać kruszywo na ulicy Kawalerów Orderu Uśmiechu, to jest przy pozycji numer 27, ponieważ tam troszkę wyżej mieszka gospodarz, który tą drogę trochę rozjeżdża.
ma duży sprzęt i dosyć ciężki sprzęt rolniczy. On tam tą drogą po prostu przejeżdża i faktycznie jest bardzo spore błoto. Też bym poprosiła o pomoc, jeżeli chodzi o wymianę skrzynek pocztowych na ulicy Ogrodowej. Są w opłakanym stanie. Ja ze swojej strony też będę oczywiście dzwoniła tam do naczelnika z prośbą o to, żeby te skrzynki zostały wymienione. I ostatnia prośba moich mieszkańców to jest ulica Sportowa. Tam już zaczynają się budować nowe budynki. Niestety brakuje tam po prostu tabliczki z nazwą ulicy. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Bartosz Żurek. Ja mam pytanie, czy udało się coś już ustalić z PKP w kwestii naszego przejścia podziemnego? Czy można odpowiedzieć? Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w październiku ubiegłego roku pan prezes wodociągów, czy nasz zakład wodociągów, wydał warunki podłączenia pompy, która wypompowuje z tego przejścia podziemnego wodę do kanalizacji naszej miejskiej. Przypomnę, że w tej chwili to działa, a raczej nie działa w takim systemie, że jest opad deszczu, jest pompa zanurzeniowa, ona pompuje do studzienki chłonnej, z tej studzienki chłonnej przy nasyceniu wodą, woda z powrotem wraca przez ścianę do przejścia podziemnego, ta pompa pompuje z powrotem do tej studzienki, tak to krąży. Te wydane warunki są na realizację przy bardzo bliskiej odległości studzienki, najbliższej studzienki gminnej od przejścia PKP. Próbowałem ustalić termin, kiedy PKP będzie chciało to robić, bo kwota, którą podało PKP, nie jest wysoka, także tam nie ma problemu, że to jest jakiś duży koszt. Czekam na odpowiedź, bo też rozmawialiśmy o tym na komisjach wspólnych. Dzisiaj rozmawiałem nawet z panią dyrektor PKP, obiecała, że taką, że sprawdzi to wszystko, co będzie w stanie, bo też trzeba pamiętać, tam są różne spółki, ale że posprawdza te rzeczy i da mi znać. I jeszcze dzisiaj nie otrzymałem takiego telefonu. Jak tylko będę miał informację, oczywiście przekażemy państwu. Bardzo proszę jeszcze raz pan Żurek. Nie jest to duży zakres. Miasto poprzez Zakład Wodociągów wyraziło zgodę na podpięcie się do kanalizacji miejskiej i rozwiązanie, ostateczne rozwiązanie tego problemu. No, mam nadzieję, że to jak najszybciej będzie miało miejsce. Ja bym prosił o takie pilne i intensywne naciskanie PKP, bo jednak jest to dla naszych mieszkańców bardzo uciążliwy problem, a on się już otrzymuje od dłuższego czasu. Aktualnie nie ma nawet bezpiecznego dojścia na peron, także proszę naciskać i dziękuję z góry. Dobrze. Bardzo proszę, głos chce zabrać pan prezes Zakładu Wodociągu i Kanalizacji, pan Grzegorz Osiecki. Bardzo proszę. Informacji, bo może jestem troszeczkę bliżej. Jeszcze w dniu wczorajszym rozmawiałem z PKP, a więc do 15 marca mają wykonać tymczasowy tak zwany bypass, czyli to, o czym mówił burmistrz. Ten przewód, który do tej pory z pompy tłoczy tą wodę do rowu, on będzie przedłużony do naszej studzienki kanalizacyjnej. I przez okres półtora miesiąca oni sprawdzą, czy to będzie wydajne, czy będzie sens tworzenia tego po prostu na stałe. Mają to robić, obiecali, że będą wchodzić w przyszłym tygodniu. Wiem, że tam się brygada niestety troszeczkę rozsypała z uwagi na koronawirusa. Niemniej jednak naczelnik obiecał, że w przyszłym tygodniu powinni wchodzić. Zobaczymy. Wiem, że też są z Wojtkiem Lesiakiem rozmawiali bądź dzisiaj, bądź wczoraj. Tam już w kwestii samej technicznego rozwiązania problemu. Także ja mam informację, że do 15 ma być wykonane i będziemy patrzeć, jak to będzie wyglądało. Dziękuję. Czy macie państwo tu jeszcze jakieś pytania? Pan Tadeusz Pudlik, następnie pan Zadroż. Proszę przekazać panu Tadeuszowi mikrofon. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dostaliśmy od Pana pismo, które skierowała do Pana Pani Poseł Monika Wielichowska. Ja chciałbym, żeby to pismo wybrzmiało, ponieważ jest to pismo skierowane również do mieszkańców Żarowa i pozwoli Pan, że ja przeczytam to pismo. O tym piśmie chciałem powiedzieć w sprawach organizacyjnych, że zostało przekazane. Chciałem je odczytać, ale jeżeli pan chce mnie wyręczyć, bardzo proszę. Nie ma sprawy, dziękuję.
Pismo pani Moniki Bielichowskiej, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Interpelacja w sprawie braku wsparcia gminy Żarów w ramach drugiego etapu rządowego funduszy inwestycji lokalnych. Szanowny panie premierze, miliardy z rządowego funduszu lokalnego miały być motorem napędowym, impulsem rozwoju miast, gmin i powiatów. Miały podnosić jakość życia Polaków. Fundusz miał nie dzielić, miał ożywiać gospodarkę w całej Polsce, miał przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID, miał wesprzeć rozwój lokalny, miał stanowić o zrównoważonym i sprawiedliwym rozwoju. Na zapowiedziach rządu się skończyło. O tym, jak według rządu wygląda sprawiedliwy i zrównoważony rozdział drugiego etapu rządowego funduszu inwestycji lokalnych, przekonali się mieszkańcy gminy Żarów. Gmina Żarów złożyła jeden ważny dla społeczności lokalnej projekt. Kwota jego dofinansowania wyniosła 0, słownie 0 zł. Niestety drugi etap funduszu inwestycji lokalnych zlekceważył mieszkańców i samorząd. Stał się nieobiektywnym bytem dla tych wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów, którzy nie chcieli i nie chcą partyjnie wiązać się z partią polityczną, z PiS-em. Rząd publiczne pieniądze potraktował jak polityczny łup. Ocena złożonych projektów była uznaniowa. Publiczne pieniądze zostały rozdane bez zasad, bez kryteriów, bez możliwości odwołania i podania uzasadnienia dla ich odrzucenia. Panie premierze, w związku z tak nietransparentnym dla mieszkańców gminy Żarów rozstrzygnięciem drugiego etapu rządowego funduszu inwestycji lokalnych, proszę o udzielenie informacji. 1. Dlaczego projekt złożony przez gminę Żarów został negatywnie oceniony? Jakie kryteria decydowały o przyznaniu bądź nieprzyznaniu finansowania projektów? 2. Jakie dokładnie przesłanki zdecydowały o nieprzyznaniu środków na dofinansowanie projektu kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Armii Krajowej 58 w Żarowie, który polega na modernizacji budynku, którego właścicielem jest gmina Żarów, na cele użyteczności publicznej. Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego, Archiwum Urzędowe oraz przestrzeń służąca do organizacji spotkań, szkoleń wykorzystywana przez mieszkańców grupy defaworyzowane oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy Żarów. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb. Osób niepełnosprawnych. W obiekcie wykorzystywane będą niskoemisyjne źródła ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Proszę o przekazanie szczegółowego protokołu oceny tego wniosku. Podpis pani. Dlaczego ja przeczytałem to pismo? Ponieważ wiele rzeczy, które zostały narzucone gminą, są jakby finansowane z pieniędzy gminnych, które powinien nam zabezpieczyć rząd, między innymi oświaty. I teraz Tadeusz, mów do mikrofonu, proszę. Przepraszam, jeżeli my prosimy o parę złotych o dofinansowanie budynku, który naprawdę jest świetnym budynkiem, który jest w centrum miasta, który można by było naprawdę zaadoptować na potrzeby urzędu miasta i tych parę groszy nam się nie daje. I jeszcze oprócz tego lekceważy nas się, bo jeżeli poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, proszę nie myśleć, że to jest akurat pani poseł z mojej bajki, ale po prostu jeżeli poseł nie otrzymuje odpowiedzi, to jest lekceważenie nie tylko pani poseł, ale i mieszkańców miasta Żarowa, którzy niestety no, różnie głosowali. Dziękuję, to jest pierwsze. Teraz drugie. W ustawie o samorządzie gminnym jest zapis o nadawaniu tytułu honorowego obywatela miasta. I proszę państwa, my jesteśmy jakby w rozkroku, bo w tej chwili tak. Będzie olimpiada. Możemy mieć medalistę olimpijskiego, który jest odznaczony złotym dębem.
A co będzie, jak on zdobędzie ten medal, co my mu zaoferujemy? Mamy świetnego szachistę, mamy kierowcę rajdowego. Przecież to są ludzie, którzy naprawdę zasługują na to, żeby być honorowymi obywatelami miasta Żarowa. Ja nie mówię, żeby to odznaczenie było, czy ten tytuł był tak rozpropagowany jak odznaczenie Złotego Dęba, które w zasadzie nie ma żadnego znaczenia oprócz tego, że człowiek go dostał, się pocieszył chwilę i nie ma sprawy. Ale tutaj ja myślę, że my, panie przewodniczący, powinniśmy zwołać komisję i w trybie, powiedzmy, takim spokojnym, 3 osoby plus 1-2 z urzędu, ustalić regulamin przyznawania tytułu złotego, przepraszam, nie złotego dęba, tylko honorowego obywatela miasta Żarowa, żebyśmy my, jak przyjdzie taka dla nas szczęśliwa chwila, szczęśliwy moment, żebyśmy my już to mieli, żebyśmy nie byli, a bo dramy mu drugi raz odznaczenie Złotego Dęba. Każdy radny może złożyć wniosek. Jeżeli pan składa taki wniosek o zwołanie komisji, żeby się tym tematem zająć, ja nie widzę naprawdę żadnego problemu. Proszę powiedzieć, że jest to pana wniosek o zwołanie komisji, w tym przypadku oświaty, i w tym momencie oczywiście spotykamy się, rozstrzygamy to, o czym w tej chwili pan mówi. Natomiast uważam też, że jeżeli byłby rzeczywiście człowiek, o którym pan mówi, bo wskazuje pan w tej chwili jedną osobę, to żaden problem jest, żeby zwołać komisję zaraz po osiągnięciu takiego sukcesu i przyjąć uchwałę o odznaczenie, nie wiem, obywatela miasta Żarów, więc to chyba nie są jakieś większe problemy. Natomiast jeżeli tu rzeczywiście jest taka potrzeba, bardzo proszę, jestem zawsze otwarty, spotkajmy się, porozmawiajmy, przedłużmy projekt uchwały i nie ma tutaj chyba najmniejszego problemu. Panie przewodniczący, bo sam pan powiedział zgłosić i zrobić taką komisję po odniesieniu sukcesu. Nie, to trzeba już zrobić teraz, jak przyjdzie sukces, żebyśmy mieli na stole to wszystko, co jest, dlatego... Wypowiedziałem dwie możliwości, więc jeżeli pierwsza pana bardziej satysfakcjonuje, więc zróbmy to w ten sposób, że tak jak mówi, składa pan wniosek, powołujemy komisję, jesteśmy i pracujemy. Dobrze, nie ma sprawy, to ja taki wniosek składam. Dziękuję bardzo. I teraz tak. To nie o to chodzi. Ale nie dyskutujmy w tej chwili, bo jest w tej chwili już jest wniosek przekazany, spotkamy się, będziemy tam dyskutować na ten temat, o którym mówi teraz radny. Tak mi się wydaje, tylko ja chciałbym odpowiedzieć radnemu Norbertowi Gałązce, że panie radny, to jest tytuł, który będzie na stałe wpisany w gminie Żarów, że to będzie tytuł przyznawany za jakieś tam zasługi. Trzeba do tego stworzyć regulamin, trzeba ustalić. To dlatego trzeba się spotkać i naprawdę to nie ma w tej chwili miejsca na to, żebyśmy w tej chwili na ten temat dyskutowali. Panie przewodniczący, tylko pan radny Norbert Gałązka mówi tak, że będzie sukces, uchwała, dziękuję, do widzenia. Ale wszystkie miasta mają regulamin. Spotkamy się na wniosek pana radnego na komisji, przedyskujemy ten temat. Zakończmy tę dyskusję w tym momencie, jeżeli chodzi o ten punkt. Teraz, czy my mamy według artykułu 18b punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, czy my mamy regulamin zapisany regulamin w statucie o działaniu komisji, bo ta komisja została powołana na początku tej kadencji, w związku z tym, czy my w statucie mamy taki zapis, bo chyba powinien być. Ale jakiej komisji? Państwo, ale jaka komisja? Komisja skarg, wniosków i petycji. Tak, w statucie jest. Jest w statucie? Kiedy ta zmiana była robiona? Kiedy była robiona? Jak był statut robiony? Statut był robiony dawno. Wtedy jeszcze komisji nie było, bo dopiero komisja została statut powołana. Statut był robiony w 2019 bodajże, roku. 19 roku. No to jeżeli nie doczytałem, to przepraszam. Teraz tak, Młodzieżowa Rada Miejska. Czy Młodzieżowa Rada Miejska ma rację bytu u nas w gminie, czy nie? Bo z tego, co ja wiem, to już 5 lat albo 6 nie działa. A zapis jest, że powinna. Kadencja Rady Młodzieżowej jest 2-letnia. Czy coś w tym temacie robimy? Bardzo proszę, pan Żurek chce zabrać głos. W tym temacie, panie radny, bardzo proszę.
Panie Tadeuszu, już w tamtym roku podjęliśmy kroki, żeby Młodzieżową Radę utworzyć na nowo, jednak z powodu pandemii zostało to wszystko wstrzymane, ponieważ dzieci w tym momencie nie chodzą do szkół, nie ma możliwości zorganizowania wyborów. Także my tutaj razem z panią Iwoną temat podjęliśmy i czekamy, aż sytuacja w szkołach się unormuje. Dziękuję bardzo. Tutaj o szczepieniach w Żarowie już pan burmistrz mówił, Rada Młodzieżowa jest i teraz, proszę państwa, ja mam taki wniosek, ponieważ pan burmistrz od 2 lat nie miał podwyżki. I ja mam taki wniosek, żeby po prostu panu burmistrzowi podnieść, ponieważ w ustawie o samorządzie gminnym to jest, już państwu mówię, to jest ustawa numer 18, punkt 2, już ją poszukam. 18, punkt 2, 18. W artykule 18 zakres właściwości Rady Miejskiej. Do właściwości Rady Gminnej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy w punkcie 2 ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Ponieważ ostatnia, może nie podwyżka, ale ta obniżka pensji pana burmistrza była rozporządzeniem Rady Ministrów, a mimo wszystko ustawa jest aktem prawnym wyższego rzędu jak rozporządzenie Rady Ministrów. Wobec powyższego my jako Rada, jako radni mamy chyba prawo podnieść panu burmistrzowi pensję, która, proszę państwa, ja wam powiem, wynosi tyle, ile wynosiła pensja zasadnicza pani burmistrz Gruntkowskiej w 2004 roku. Czyli przez 17 lat pan burmistrz ma taką samą pensję, jak w 2004 roku miała pani burmistrz Gruntkowska. Proszę zobaczyć, ile przez te lata było inflacji. Pan burmistrz wykonuje zadanie swoje jako szef gminy bardzo dobrze. Co roku dostaje skwitowanie, czyli absolutorium. A my siedzimy jak te, za przeproszeniem, milczki i nic nie mówimy, że temu facetowi należy się podwyżka. Jeżeli my uchwalimy tą podwyżkę, ona musi przejść przez wojewodę. Jeżeli pan wojewoda nam ją, tą uchwałę, no uwali, powiem tak nieładnie, to wtedy będziemy wiedzieli, na jakiej podstawie prawnej on to zrobił. Bo nie może być tak, przepraszam jeszcze, jeżeli mogę, nie może być tak, żeby na górze ktoś tam decydował o tym, czy pan burmistrz zasługuje na to, czy nie zasługuje. To my, pracując z panem burmistrzem przez rok, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, wiemy, czy pan burmistrz się nadaje do tego, żeby dostał podwyżkę, czy się nie nadaje. I to my decydujemy, bo to z pieniędzy gminy są płacone pensje pana burmistrza, a nie z żadnego innego posła. Panie radny, pan wie doskonale, że podejrzewam, że tak jeszcze moglibyśmy dyskutować na ten temat i bardzo dobrze, że ten głos jest zabrany. Natomiast trzeba pamiętać też, że regulacje prawne, o ile dobrze pamiętam, rozporządzenie o wynagrodzeniu pracowników samorządowych też tak było przydzielone panu burmistrzowi wówczas, kiedy obowiązywało i teraz, które obowiązuje, było to najwyższa, jaka była możliwość. Natomiast jeżeli ma pan jakieś sugestie, ma pan jakiś pomysł na to, również spotkajmy to w Komisji Budżetu. Już sekundę i wtedy możemy to podyskutować. Bardzo proszę pani sekretarz zabrać głos. Panie Tadeuszu, to, że Rada Gminy ma wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia burmistrza, to oznacza, że nikt nie więcej, tylko Rada musi to zrobić uchwałą Rady. Nie mogę tego zrobić ja, mimo że sprawuję z zakresu prawa pracy pewne czynności. Nie może tego zrobić wojewoda, nie może tego zrobić nikt inny. Natomiast to, że ustawa o samorządzie gminnym taką kompetencję Radzie daje,
to ustawa ta daje Radzie kompetencje z zakresu wielu rzeczy. Natomiast są przepisy i również ustawy, które regulują poszczególne kwestie w sposób inny. I na przykład ustawa o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ona jakby określa zasady tego wynagradzania i daje delegację właściwemu ministrowi, żeby podjął rozporządzenie w tym zakresie. I burmistrz miasta Żarów ma ustalone wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie. Czyli zgodnie z ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych i z rozporządzeniem, które w ślad za tym jest aktem wykonawczym do tej ustawy. To tak jak Rada ma wyłączną kompetencję na przykład do uchwalania na przykład regulaminu korzystania z obiektów komunalnych, tak? Ale też musi wziąć pod uwagę inne ustawy, które tą materię regulują w jakiś sposób. Także my, jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę o wynagrodzeniu burmistrza innej formie niż jest obecnie, to będzie ona podjęta z rażącym naruszeniem prawa. I tu jakby jest to sprawa oczywista, że nie możecie Państwo ponad ustalone pułapy w rozporządzeniu zmienić jakby te pułapy, tak? Czy jest to zasadne, to jest inna sprawa. Chodzi po prostu o to, że obecnie nie ma takiej możliwości, ponieważ jest rozporządzenie, które to reguluje na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Ale ja to wszystko rozumiem, tylko mi chodzi o to, że my podejmiemy uchwałę, jeżeli nam uwalą, to nam uwalą. Panie Tadeuszu, przecież ale to będzie jest oznaczało, że nie mamy wiedzy podstawowej prawnej. No, nie możemy, proszę Państwa, podejmować uchwały, wiedząc, że ona będzie podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Myśmy nie obniżyli pensji panu burmistrzowi wówczas, kiedy to zrobiliśmy, dlatego, że pan burmistrz nie pracował bądź źle pracował. Myśmy ją zrobili dlatego, że takie były przepisy prawa i takie są na czas obecne. Z tego, co przynajmniej ja pamiętam, wszystkie stawki, które są w wynagrodzeniu pana burmistrza, są zachowane w tym dość górnym pułapie i zgodnie z tą ustawą, o którym powiedziała pani sekretarz, więc możemy to przedyskutować. Bardzo bym prosił, żebyśmy się spotkali znowuż w tym, przedyskutowali to na spokojnie, wzięli do ręki te akta prawne, które regulują sprawę finansową pracowników samorządowych i wtedy będziemy mogli bliżej się temu wszystkiemu przyjrzeć. Dobrze? Dosłownie, jeżeli można, zdanie komentarza. Szanowni Państwo, jak z każdą uchwałą, panie Tadeuszu pytał na tę sesję przy uchwale, czy radca prawny widział i zaopiniował, że projekt uchwały jest zgodny z prawem. Nie, a w tym przypadku byłoby rażące naruszenie prawa i żaden radca prawny nie zaparafowałby takiego projektu uchwały. Ja to rozumiem. Jest niemożliwe. To nie jest to, co wojewoda na to powie. Dokumenty, które przesyłamy do wojewody, muszą być zgodne z prawem. Tam mogą być drobne, zresztą Państwo widzicie, czasem jest jakieś drobne zastrzeżenie, które korygujemy, ale to by było rażące naruszenie prawa. Ja rozumiem, tylko panie burmistrzu, pan jest już przez ponad dwa lata blokowany z pensją. Niedługo dojdzie do tego, że średniej klasy pracownik będzie zarabiał tyle, co pan, bo oni będą mieli podwyżki, a pensje burmistrzów, wójtów i prezydentów miasta są na poziomie zerowym. Podwyżki są na poziomie zerowym. Jeżeli ktoś tam miał fobię na górze, żeby zabrać pensję posłom, to mógł skończyć na posłach i ministrach. Nie powinien się zniżać do poziomu najniższego, czyli do tych, którzy największą robotę robią w samorządzie, czyli burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast. I to jest właśnie niedobre w tym całym interesie, że ci, którzy robią, tworzą dorobek tego kraju, oni za to nie otrzymują wynagrodzeń, które im się należą. Dobrze. Jeżeli jest temat do poruszenia, to bardzo proszę, spotkajmy się i przegadajmy ten temat. Ja jestem, panie przewodniczący, za tym, żeby takie spotkanie zrobić. Proszę Państwa, jedyną rzeczą, jaką Państwo możecie zrobić, to ewentualnie wystosować pismo do ustawodawcy z wnioskiem o zmianę prawa. Nie możecie Państwo dyskutować nad czymś, co jest bezprzedmiotowe i co nigdy nie stanie się w tym momencie, bo nie podejmiecie Państwo takiej uchwały. Panie sekretarz, przekazałem w tej chwili dokładnie taką samą informację, że to, co można było według tej ustawy, która obowiązuje na czas obecny, jest tak też i zrobione, bo pamiętam dokładnie, kiedy pracowaliśmy
pracowaliśmy wszyscy nad tym. Natomiast jeżeli chcemy dyskutować w mniejszym gronie i chcemy sobie pewne rzeczy wyjaśnić, to oczywiście możemy to zrobić, dlatego przyjmuję to i takie spotkanie się odbędzie. Bardzo proszę, pan Zadrożny. Ja mam takie pytanie, czy można było coś zrobić z odwodnieniem przy wejściu na cmentarz, zwłaszcza tą środkową bramą, bo po nawet najmniejszych opadach deszczu tam jest naprawdę bardzo trudno przejść młodym osobom, a już nie mówię starszym, które tam chcą wejść. Środkowa? Która to jest środkowa? Środkowa. Tak, tam gdzie jest studnia, tak. Bardzo ciężko przejść. Znaczy, przyjrzymy się temu na pewno tak, bo ja pamiętam, jak myśmy tam robili studnie chłonne, to działało. Jeżeli w tej chwili jest jakaś, może to się zamuliło, może trzeba oczyścić. Sprawdzimy, spróbujemy udrożnić to wszystko. Dziękuję. Jeszcze państwo macie pytania do spraw różnych? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. W takim razie przejdę do spraw typowo organizacyjnych. Dziękuję bardzo. Tak, ta interpelacja oczywiście dzisiaj je podpiszę i przekażę do pani Agnieszki, do biura, żeby była przekazana do pana burmistrza. Sprawy organizacyjne to po pierwsze do biura rady nadesłano uchwałę numer 13/28/2021 składu orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie numer 25/186/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów oraz uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr 25/187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2021 rok. Opinia jest pozytywna. O piśmie powiadomiłem radnych również drogą SMS. Myślę, że państwo to pismo macie, a przede wszystkim jest ono też i do wglądu w biurze rady. Wpłynęło też do biura uchwała numer 13/29/2021 składu orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr 25/187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2001. Opinia również jest pozytywna i o piśmie byliście państwo również informowani drogą SMS, jak i jest możliwość oczywiście wglądu do pisma, do uchwały w biurze rady. Do wiadomości przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo od pani Moniki Wielichnowskiej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zalewania przejścia podziemnego na stacji w Żarowie. Informacja ta została przekazana drogą SMS. I to drugie pismo, o którym mówił przed chwileczką pan radny, już nie będę odczytywał, bo miałem ją odczytać zaraz po tym. Natomiast w tej chwili tylko chcę odczytać to pismo, żebyście państwo, znaczy, czy państwo chcecie, żeby to pismo odczytał, czy państwo z tym pismem jesteście zapoznani, bo wiem, że wysyłałem drogą SMS, że takie pismo jest do wglądu. Wiem, że ci, którzy chcieli drogą elektroniczną, było wysłane drogą elektroniczną. Wiem, że państwo to pismo macie. Jeżeli chcecie, to mogę to odczytać. Natomiast jeżeli ma być to dla informacji publicznej, więc przekazuję, że zmieniający się pani Wielichnowska przekazała pismo do kolei państwowych. Zmieniający się w ostatnich latach klimat oraz coraz częściej powoduje zalewanie przejścia podziemnego na stacji kolejowej przy ulicy Dworcowej w Żarowie, utrudniając pasażerom przemieszczanie się. Przy większych opadach woda deszczowa
napływa ze wszystkich stron, w tym również przenika z gruntu przez ścianę, powodując całkowite zalanie przejścia. Czynności wykonywane przez służby PKP jedynie doraźnie rozwiązują problem. Prośba PKP o wyrażenie zgody na wpięcie się do istniejącej instalacji burzowej w celu odprowadzenia wody nie jest możliwa do przyjęcia przez władze Żarowa. Kanalizacja deszczowa znajdująca się w okolicy dworca PKP przy większych opadach deszczu jest niewydolna i powoduje zalewanie ulic. Wprowadzenie do niej jeszcze większej ilości wody może przyczynić się również do zalewania okolicznych budynków. Czy PKP podejmie natychmiastowe działania mające na celu przyspieszenie inwestycji obejmującej kompleksową przebudowę przejścia podziemnego na stacji kolejowej przy ulicy Dworcowej w Żarowie w związku z notorycznym zalewaniem przez wody opadowe? Z wyrazami szacunku podpisała się poseł pani Monika Wielichnowska. Pan burmistrz chce jeszcze zabrać głos, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ta informacja, którą państwu przekazaliśmy, tak, z panem prezesem, jest to w toku w tej chwili przygotowania do realizacji. Ten brak możliwości dotyczył poprowadzenia instalacji przez centrum przesiadkowe, bo od tej strony PKP chciało najpierw to wszystko rozkopywać, więc taka była informacja, że od tej strony centrum przesiadkowego było to niemożliwe, natomiast ta zgoda i uzgodnienia zostały udzielone po drugiej stronie torów kolejowych od strony ogródków działkowych i tam ma to być zrealizowane. Do tego bardzo proszę, pan Tadeusz chce zabrać głos, tak? Pan burmistrz stracił na swojej pensji około 10%. Dziękuję. Ale my w tej chwili mówimy o przejściu podziemnym. Dobrze. Dla mnie pensja pana burmistrza też jest ważna. Myślę, że dla wszystkich jest ważna i dlatego możemy podyskutować, ale po sesji na komisji, tak jak się umówiliśmy. Kolejne w tym punkcie informacje to iż burmistrz przekazał sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Powiadomiłem przewodniczącego Komisji Oświaty o tym sprawozdaniu. Poprosiłem o pracę nad tym sprawozdaniem w Komisji Oświaty. Również burmistrz przekazał pismo dla radnych. Proszę. Bardzo proszę. Ja chciałem w tym punkcie akurat, jeżeli chodzi o nauczycieli, proszę zobaczyć, nauczyciel dyplomowany zarabia w tej chwili więcej jak pan burmistrz. Super. Pan burmistrz przekazał pismo dla radnych, w którym opisane były propozycje funkcjonowania szkoły w Mrowinach. To pismo państwo otrzymaliście zarówno na komisji wspólnej, jak i na spotkaniu moim z przewodniczącymi komisji stałych, więc myślę, że to pismo oczywiście państwo macie. I tutaj z panem burmistrzem wspólnie próbowaliśmy ustalić termin kolejnej sesji. Rozmawiałem z panem burmistrzem, chcielibyśmy, aby ta sesja odbyła się w dniu 11 lutego o godzinie 14, to jest czwartek, czyli za dwa tygodnie, dobrze mówię? Za dwa tygodnie. I na prośbę pana burmistrza dzisiaj proponuję, aby zwołać komisję wspólną przed planowaną sesją. Proponowany jest wtorek, 9 luty, godzina 14. Bardzo bym prosił, abyście państwo, dlatego jest to dużo wcześniej, czyli dwa tygodnie, abyście państwo mogli pozałatwiać sprawy w zakładach pracy w taki sposób, aby na tej komisji wspólnej być, bo będą pewnie bardzo ważne rzeczy związane choćby z funkcjonowaniem szkoły omawiane. To są wszystkie sprawy organizacyjne, natomiast w tej chwili przejdziemy do punktu 7. Jest to przyjęcie protokołu nr 25 przez 2020 sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Protokół jest wyłożony tutaj w materiałach sesyjnych, a także był do wglądu. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr 24 przez 2020 sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Posiedzenie opuścił pan Robert Kaśków, usprawiedliwiał się pan Ganczarek i pan Borowiec.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w wyniku głosowania przy 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, protokół został przyjęty. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 26. sesję Rady Miejskiej w Żarowie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.